Od 7 lat powiat dzierżoniowski realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Jest to program realizowany przez starostwo w sumie od 7 lat. Jest coraz popularniejsze, coraz więcej osób korzysta z tych porad i są dostępne nie tylko w starostwie, nie tylko w Dzierżoniowie, ale także na terenie powiatu, bo takie punkty funkcjonują również w tej edycji, w tym roku w Łagiewnikach, w Piławie Górnej, w Bielawie, w gminie wiejskiej Dzierżoniów, co prawda na terenie miasta Dzierżoniowa, ale jest to ośrodek, punkt związany z gminą, no i dwa punkty, które znajdują się w starostwie. Od miesiąca lutego bieżącego roku możliwa jest już pomoc prawna w trybie stacjonarnym. Pomocy tej mogą korzystać osoby, których nie stać na ponoszenie odpłatnej pomocy prawnej. W powiecie dzierżoniowskim są punkty pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty pomocy prawnej to dotyczą stricte takich zagadnień prawnych, natomiast punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają za zadanie nie tylko pomóc w tej sferze prawnej, ale również sporządzić tutaj z osobą potrzebującą taki plan działania, plan wyjścia z kryzysu i w takich punktach również organizowana jest nieodpłatna mediacja. Dla mnie najważniejszym wskaźnikiem jest to, że liczba osób, które korzystają, rośnie, czyli są zadowoleni, bo gdyby nie byli zadowoleni, to nowi by na pewno nie przybywali, wręcz odwrotnie, ta ilość by malała. Tu u nas z roku na rok ilość zainteresowanych rośnie. Uważam, że to jest dobry wskaźnik na to, że są zadowoleni z usług, które tutaj są oferowane. Wiedza prawna jest na poziomie niezbyt wysokim, przeciętnie. Bo czasami nam się wydaje. Czasami nam się wydaje, a w rezultacie jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Mówię to też ze swojego doświadczenia, dlatego warto przyjść, zapytać się, chociaż po to, żeby pierwsze kroki na drodze prawnych rozstrzygnięć zrobić prawidłowe, a nie błądzić. Od 2021 roku koordynatorem programu zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.